Witam w kolejnym odcinku z cyklu kolekcja moich roślin domowych i dziś zapraszam na odcinek, w którym przedstawię wam wszystkie Miss Plant z poprzednich odcinków i chciałabym, żebyśmy wspólnie wybrali Miss z całego pierwszego cyklu, w którym to pokazywałam wam rośliny w moim domu. No i jeśli chcielibyście taki następny tour kiedy te rośliny już podrosną i kiedy coś tam zmieni się w moim domu, to napiszcie mi w komentarzach. Wtedy myślę, że może w połowie lata taki cykl drugi by powstał. Zapraszam do oglądania. Zgromadziłam tutaj siedem roślin. Jeszcze jedna, której niestety tutaj nie udało mi się przytaszczyć, bo jest zbyt ciężka, ale też Wam pokażę w dalszej części filmu. Zwykle wybieraliście takie duże okazy, ale jest również wyjątek. Najmniejszą z tych roślin jest trzykrotka tricolor. W odcinku poświęconym odmładzaniu roślin ja ją mocno przycięłam. Ona była dłuższa, ale widzicie, że teraz jest mocniej zagęszczona. No i wypuszcza już nowe przyrosty, a ja dzięki temu mam jeszcze nowe roślinki, które chciałabym wam pokazać właśnie w odcinku w aktualizacji moich młodych sadzonek, jeśli chcielibyście to zobaczyć. No a tak prezentuję się teraz. U mnie w dalszym ciągu stoi na parapecie okna północnego. No i tam bardzo dobrze się czuję. To była najmniejsza z tych roślin. No to w takim razie przejdziemy teraz do największej. Alokazja zebrina. Też Wam już pokazywałam kilka razy. Ja ją kupiłam rok temu, rok temu, tak mniej więcej w wakacje, tak jak zresztą większość moich roślin. I od tej pory ona wypuściła te wszystkie liście, które są tutaj. To są te, które u mnie już urosły. Pozostałe były dużo mniejsze, kiedy ja ją kupowałam, i one wszystkie po kolei tak stopniowo zamierały, na ich miejsce wyrastały nowe liście. Ostatni, najnowszy liść, już teraz wiosenny, to jest ten, bo zimą ta roślina odpoczywała, nie wypuszczała żadnych liści i rzeczywiście jest wielka, bo kiedy wyniosłam ją z tego gościnnego pokoju, w którym cały czas stoi. No to pokój powiększył się o połowę, także jeśli macie naprawdę dużo miejsca w domu, to możecie się zdecydować na zebrinę. Zmierzyłam jej liście. Największe mają prawie 50 cm długości, także zajmuje naprawdę sporo miejsca. A teraz y, roślina, która u mnie rośnie najszybciej spośród dzisiaj występujących, to jest begonia makulata. Ona również wystąpiła w odcinku o odmładzaniu roślin. Wtedy dosyć mocno ją przycięłam. No i sadzonki już się dawno ukorzeniły część rozdałam. Zostały u mnie chyba ze dwie doniczki, które też już jeszcze czekają, y, żeby je rozdać. I, ale widzicie, że znowu będę musiała przyciąć. Bo ona w międzyczasie wypuściła znowu masę młodych przyrostów. No ale z tą rośliną mam taki dylemat, bo ona jest posadzona w osłonce, w takiej pękatej osłonce, która zwęża się ku górze, i żeby wydostać korzenie, żeby ją przesadzić, to albo zniszczę te korzenie częściowo, albo muszę rozbić tą doniczkę. I sama jeszcze nie wiem, co zrobić, a rzeczywiście potrzebuję już przesadzenia, bo kiedy chciałam wbić patyczek tutaj, żeby ją troszkę podtrzymać, to czuć właśnie, że tam jest bardzo, bardzo, te korzenie są już bardzo gęste. Także wypadałoby ją przesadzić. No ale na razie zastanawiam się jeszcze, jak wybrnąć z tej sytuacji. No i dla równowagi, roślina, która rośnie u mnie najwolniej. Jest to Sansevieria moonshine. U mnie to wypuściła chyba tylko ten jeden taki młody przyrost. Dalej zastanawia się, czy wypuszczać listki. No tutaj też się coś troszkę dzieje w środku. Ale to jest bardzo, bardzo wolno. A Jeśli macie tę roślinę, to pewnie wiecie właśnie, że te młode przyrosty są najpiękniejsze, bo one są takie... Jasno-zielone, troszkę wpadające w kolor szaro, taki szary, z ciemnymi obwódkami. Także ta roślina, no, u mnie póki co rośnie dosyć wolno, jeszcze nie poczuła wiosny. I roślina, która jest najprostsza w uprawie spośród dzisiejszych, jest to peperomia tempolistna. Jej naprawdę nie zaszkodzi ani przesuszenie, ani lekkie przelanie. Również ją myję pod prysznicem co jakiś czas, i też tutaj nie, nie ma żadnych objawów choroby. Ma takie błyszczące liście, i też już wymaga, widzę tutaj przycięcia, żeby się rozkrzewiła. Także też niedługo mam zamiar to zrobić. Także to jest taka zdrowa, witalna, bardzo. Roślinka. Sansewierię gwinejską zaliczyłam do najgrubszych roślin. I ona rośnie teraz bardzo ładnie wiosną. Ma tutaj w każdej rozecie nowe młode przyrosty, i te młode przyrosty, widzicie, że ich liście nie mają jeszcze tej żółtej obwódki. Ona się pojawia z czasem. Jest, tutaj, jest ona bardzo gęsta, ale nie zamierzam jej jeszcze przesadzać, ponieważ doniczka, w której rośnie, jeszcze nie jest taka mocno pękata, jak to bywa właśnie, kiedy roślina potrzebuje już przesadzenia. Zresztą wydaje mi się, że ona przez to, że ma tutaj tak ciasno, to rośnie mi bardziej w górę. Dlatego że rośliny mateczne, z której ja ją pobrałam, są od niej dużo, dużo mniejsze. Mówiłam Wam, że u mnie w pracy jest ich bardzo dużo. No i w porównaniu do tej, która jest teraz u mnie, to tamte są o połowę mniejsze. Także myślę, że jej to służy, że ona ma tutaj taką y, szeroką donicę i musi rosnąć raczej w górę, a nie w wszerz. A teraz roślina, która jest u mnie najkrócej, bo od pół roku temu dostaliśmy ją od naszych znajomych i cały czas rośnie u mnie w sypialni. Stoi w pobliżu okna od strony zachodniej. Ja jej tam niczym nie nawilżam, a mimo to widzicie, że te końcówki są tylko lekko przyschnięte na niektórych liściach. Także ten klimat jej tam odpowiada i chciałabym ją nawet znieść tutaj na dół, ale boję się, że jej to zaszkodzi. Przesadziłam ją do nowej ziemi, też wam mówiłam, że bałam się tego zrobić, czy jej się spodoba. No, ale jak póki co wszystko jest ok. Wypuszcza młode liście. Tutaj na przykład jest taki, który się rozwija. Liść. Tutaj gdzieś takiego widziałam, o, który jest dopiero takim patyczkiem. Nie wiem, czego będzie widać. Tutaj jest w środku. I on też niedługo pojawią się na nim listki, bo ona właśnie w ten sposób rośnie. Czyli palma areka, bo nie przedstawiłam jej na początku. Ona też robi wrażenie, bo ma takie delikatne y, te liście. Ale wiem, że niektórym sprawia dosyć dużo kłopotów w uprawie. I ostatnia roślina na dziś, najstarsza, to mój prawie 26-letni gruboż. Pokazywałam Wam już tę roślinę kilkakrotnie chyba zimą, kiedy był obsypany takimi białymi, drobnymi kwiatuszkami. One bardzo długo utrzymywały się na tej roślinie. Teraz wiosną zamierzam przesadzić go do nowej doniczki, troszkę większej, dać świeżego podłoża i też kusi mnie bardzo, żeby go jednak przyciąć, żeby nadać taki bardziej kulisty kształt temu drzewku. No i taka najpilniejsza też sprawa, to za chwilkę będę chciała go umyć, bo już zrobiło się ciepło na dworze. Można go wystawić i na trawniku po prostu umyć, bo żeby go włożyć do wanny... Albo pod prysznic, no to trzeba byłoby naprawdę siłacza, bo ta roślina jest w tej chwili już bardzo, bardzo ciężka. A skoro wyszłam już dziś na zewnątrz, to jeszcze przy okazji chciałam Wam pokazać, jaki piękny widok mam z tyłu domu za ogrodem. I do tego jeszcze nie wiem, czy będzie słychać śpiew ptaków. Dziś pokazałam Wam roślinę najmniejszą i największą najwolniej rosnącą i najszybciej rosnącą najgrubszą, yy, sprawiającą najmniej problemów najmłodszą i najstarszą. A teraz chciałabym, żebyście pomogli mi wybrać tę najpiękniejszą, która zostanie mi z plant całego pierwszego cyklu. A jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak te rośliny mają się w przyszłości i zobaczyć ten mój następny tur po mieszkaniu, to dajcie mi znać w komentarzach. I proszę również o głosowanie właśnie na Waszą ulubioną roślinę. Dziś dziękuję już bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!